Rzym ma swoje schody hiszpańskie z pokazami mody. Odessa, jedne ze słynniejszych w świecie, sfilmowane przez Eisensteina i nazwane na cześć jego dzieła, schody potiomkinowskie. I chociaż wszystkie one paradniejsze i wyższe niż tarnowskie wielkie schody, to tutaj przynajmniej nie obowiązuje jakiś rzymski przesąd, jakoby nie można było na nich nic jeść, a przy tym ich nazwa nie kojarzy się z jakąś filmową, brutalną masakrą. Są wielkie, więc nazywają się wielkie i już. Są do tego urocze, ujmujące i co z architektonicznego punktu istotne, piętrzą się w stronę rynku niezwykle scenograficznie. Wyglądają tak, jakby po ich stopniach miała za chwilę zejść w pląsach i przy doskonałej choreografii grupa wytwornych, rewiowych tancerek. Sunących w dół w asyście władczego spojrzenia Maszkarona, który z małymi pauzami pilnuje miejsca od 1936 roku. Bo czy to przypadek, że zbudowano je w tych samych latach co Casino de Paris albo Moulin Rouge? Wszak prawdziwa rewia bez schodów obejść się nie może i jeżeli miałaby się odbyć gdzieś w Tarnowie, to przecież wiadomo, że tylko tu. Schody, schody jak w Casino de Paris, śpiewał swego czasu Piotr Frączewski, schody wyjść nie mogą z mody, widz o schodach z rewii śni. Schody, schody jak na filmie z Hollywood, rozwijał swoją receptę Kasiarz Szpicbródka i dodawał: nie mogą schody wyjść nigdy z mody, najtrwalsza to z wszystkich mód, nawet Chińczyk, nawet Pers, mnich co w swej pustelni kisu, widząc schody pełne girls, woła brawo, krzyczy bis. Oczywiście istnieje też doza prawdopodobieństwa, że schody zbudowano tylko po to, żeby połączyć komunikacyjnie te części miasta, które są położone na różnych poziomach. Jednak patrząc na wielkie schody, ta prozaiczna interpretacja wydaje się zbyt banalna i po prostu niepotrzebna.